Jakim politykiem według pana był pan Andrzej Lepper i czy wierzy pan w jego samobójstwo? Oceniam to, że to było samobójstwo na jakieś 30%. Czyli dopuszczam taką możliwość, no ale na 70% uważam, że został zamordowany. Po analizie, no nie będę teraz opowiadał. Wielu, ja zmieniały mi się te moja mój szacunek prawdopodobieństwa, ale czytałem różne rzeczy, dowiadywałem się tego, tamtego i na dzisiejszy dzień mam tak to wykształcone. Co do samego Lepera, no on był rzeczywiście dość prosty i prymitywny, zwłaszcza na początku. Potem się wyrobił, nie przeczę. No niestety to był taki trybun ludowy, ale z elementami takiego bolszewizmu. No więc nie za bardzo łatwo, z nim bym nie za bardzo współpracował, ale zwłaszcza w końcówce, kiedy nieco się wyrobił i nieco spoważniał, przestał być takim prostym chłopem, który blokady robi na drogach, za co to ja bym w ogóle go wtedy rozstrzelał. Trochę przesadnie mówię oczywiście, ale w tym duchu, prawda? Więc potem miał lepsze elementy, znormalniał trochę. No ale potem zaraz został załatwiony przez Kaczyńskiego, no i potem już tylko bił się o swoje, nie? O swoje życie i ten. Także tyle powiem, co go, jak go oceniam i jak oceniam jego śmierć.